Jak tak zaczynasz mówić, to budzi się w tobie kaznodzieja, który chciałby właśnie wykładać Boże Słowo ludziom. I do tej pory pracowałeś w ramach, do tej pory naszej historii, pracowałeś w ramach Ruchu Nowego Życia, szkoląc ludzi, głosząc Ewangelię, przemawiając na różnych konferencjach, organizując spotkania, seminaria, różne wszelakie formy zgromadzeń. I zacząłeś widzieć, co? Potrzebę środowiska kościelnego, już nie tego kościoła niewidzialnego, w którego skład chodzą wszyscy ludzie na nowo narodzeni, ale formy widzialnego kościoła, lokalnego, gdzie może być wiernie zwiastowane Boże Słowo, gdzie sakramenty są biblijnie praktykowane, gdzie jest podejście do członkostwa kościelnego. Czy mógłbyś teraz powiedzieć coś więcej, jak gdyby mając 20 lat stażu w organizacji bardziej parakościelnej, obok kościoła, wspierającej kościół, do tego, że Bóg zaczął prowadzić ciebie w kierunku pracy w lokalnym kościele. Mógłbyś coś więcej o tym powiedzieć? Tak. Byłem zaangażowany w ruchu Campus 7, Ruchu Nowego Życia, ale w czasie mojego dojrzewania w Chrystusie widziałem, że Kościół powinien odgrywać rolę w życiu tych ludzi, którzy przyjęli Chrystusa albo przejmują Chrystusa. Oni muszą znaleźć miejsce, gdzie mogą wzrastać razem. Jako lokalne, w lokalnej parafii, jako lokalne ciało Chrystusa, gdzie mogą budować siebie nawzajem. Gdzie są sakramenty, gdzie jest nauczanie Słowa Boże, gdzie jest modlitwy, gdzie są studiowane Słowo Boże w małych grupach. I to widziałem rolę Kościoła, aby była właśnie miejscem, gdzie lud Boży, kiedy są dzieci Boga, mogą wzrastać w Kościele, wzrastać w świętości. Nie jako każda osobna istota. Bóg stworzył nas do wspólnoty. Aby we wspólnocie, w Kościele, człowiek może wzrastać. Może dawać i może odbierać. Takie jesteśmy członkami jednego ciała. Ręka daje ciało i ciało daje rękę. A więc nie możemy oddzielać. Rękę nie może samodzielnie funkcjonować na zewnątrz. Gdybyśmy widzieli, że noga tam idzie na ulicę, samodzielnie nogę, to był potwór. Horror. Horror był. Noga idzie sama. Ale noga w ciele Chrystusa piękna. Każdy członek, oko w ciele Chrystusa jest piękne. Spełnia pewne funkcje swoje. I każda wierząca osoba otrzymuje dar od Boga. Ręka ma inny dar, oko ma inny dar, ucho ma inny dar. I razem budujemy siebie nawzajem. I to jest miejsce, gdzie człowiek musi wzrastać. Nie ma chrześcijanina, który jest samodzielny, który nie potrzebuje innych. I dlatego Kościół jest istotny w życiu każdego wierzącego człowieka. I kiedy w ruchu, niestety w ruchu nie ma ten aspekt sakramentu, wzbudzenia siebie, relacja między ludźmi, odczuwałem, że ludzie potrzebują Kościoła, dlatego zaczęliśmy. Właśnie, bo powiedz, bo przecież no, jest dużo takich ludzi, którzy no, razem spotykają się raz na jakiś czas, żeby poczytać sobie Biblię, się pomodlić, przyjaźnić się, zachęcać się do wiary. Ale czy to jest już Kościół? Nie, absolutnie. Ja uważam, że Kościół musi spełnić pewne warunki, aby być Kościołem, gdzie Duch Święty działa w Kościele. Muszą istnieć starszych, którzy kochają Boga, którzy są podporządkowani Bogu. Nie jedna osoba, tak. Nie tylko pastor, musi być starszych. Starsi, czyli prezbiterzy. Prezbiterzy, którzy w danym lokalnym kościele, tak. Którzy będą paść
owce, bo są każdy członek Kościoła jest jako owce Chrystusa i starsi w Kościele właśnie oni są odpowiedzialni przed Bogiem, aby karmić te owce duchowo, opiekować się nimi i prowadzić ich. A więc ten element jest bardzo, bardzo ważny, aby istniało starsze. Drugi element, aby było nauczanie w Kościele, systematyczne nauczanie w Kościele, Słowa Boże było nauczanie. I trzeci element, uprawiony sakrament. Sakrament jest istotą. Chrystus zostawił dla nas sakramenty i musimy to używać, bo sakramenty są też źródłem karmienia wierzącego człowieka. Człowiek wzrasta się przez Słowo Boże, przez modlitwę, przez sakramenty, przez wspólnotę. Tak. I bez wspólnoty to człowiek jest, będzie naprawdę pozbawiony wiele źródła wzrostu tak. duchowego. Tak. Sonia, jakbyś mógł powiedzieć coś, jak ponieważ są różne konfesje, różne wyznania, prawda, w środowiskach protestanckich. Jak ja znam waszą historię dobrze i twoją, rozpoczęliście, ile to już, 25 lat temu? Kościół Dobrego Pasterza, który był w nurcie protestantyzmu, ale konkretniej bardziej jako kościół prezbiteriański. Czy mógłbyś powiedzieć coś więcej? Dlaczego akurat ta wyznaniowość, ta konfesja, jak do tego doszedłeś, co cennego w tym nurcie chrześcijaństwa i protestantyzmu ty odnalazłeś, co było pociągające dla ciebie i widziałeś, że właściwe dla Kościoła w Polsce? Muszę wracać do Kościoła, gdzie chodziłem w Syrii, był typem baptystyczny kościół. Więc byłem bardziej w tym nurcie baptystycznym wychowany i dla mnie to było ogromne błogosławieństwo. Poznałem Pismo, dobrze poznałem, zacząłem poznawać Pismo Świętego w tym nurcie baptystycznym, ale kiedy odkryłem, czytałem jedną książkę, która miała duży wpływ na moje przekonanie pod tytułem Arthur Pink na temat suwerenności Boga. Kim jest Bóg? I jaki On jest? I ta książka dała mi obraz faktycznie, kim Bóg jest, jak On Pan i Zbawiciel, ale jednocześnie On ustanawia plan, On stworzył człowieka i od początku, od stworzenia, przed stworzeniem nawet, bo jest napisane, bo Bóg wybrał nas jeszcze przed założeniem świata. A więc ten plan Boży jeszcze przed założeniem świata materialnego. Pan Bóg wieczności. Trójjedyny Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty mieli plan, wspólny plan zbawienia ludzi. I ten plan Bóg stopniowo objawił go. Ale Bóg jest właśnie On, jest Jego plan, to nie jest nasz plan. Jego panowanie, Jego suwerenność, panowanie nad światem, to pomogło mi zrozumieć, kim Bóg jest. Bardziej. Pogłębisz moje znajomości, wszechmoc Boga i jak On działał w historii. A później zacząłem czytać Ojców Kościoła i ja myślę, że Augustyn, święty Augustyn dał Kościołowi suwerenność, podkreśla suwerenność Boga w panu. W kwestii zbawienia. Szczególnie w kwestii zbawienia. Kto wybiera? Kto zbawia człowieka? Tak, że to Bóg zbawia, a nie Bóg współpracuje z człowiekiem, aby pomóc mu dojść do zbawienia, tak? To jest zasadnicze, że Pan Bóg najpierw On daje człowiekowi, odnawia jego serce.
i daje mu nowe serce, wtedy człowiek podejmuje decyzję. Mhm. Najpierw inicjatywa Boga. Tak. I człowiek, mając nowe serce, serce kamienne, które oddalił się od Boga, człowiek nie chce Boga. Mhm. Po grzechu Adama i Ewy wszyscy zbuntowali, wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. To znaczy zostali oddaleni od Boga. Mhm. Nikt nie szuka Boga, nikt ani z własnym, bo chociażbyśmy chcieli, człowiek chce szukać, ale on nienawidzi Boga. Przed nawróceniem, tak. Przed przyjęciem Chrystusa jako Pana Zbawiciela. Chrystus musiał najpierw, Bóg musiał najpierw odnowić serce człowieka. Wtedy człowiek widzi Boga, zaczyna widzieć, kim Bóg jest, zaczyna doświadczać Jego obecność. Wtedy człowiek podejmuje decyzję. Mhm. Już tym nowym sercem. Nowym sercem. Już tą wiarą, którą otrzymał w darze łaski, tak naprawdę. Darze łaski. Tak, tak. Otrzyma i on, człowiek, podejmuje tę decyzję, ale człowiek podejmuje decyzję. Tak, tak. Ale Bóg najpierw musi działać w jego sercu. Tak, żeby on w ogóle chciał podjąć inicjatywa łaski. Tak. Bóg łaskawie otwiera serce człowieka i człowiek podejmuje decyzję. Tak, tak. I w tym nurcie reformacyjnym, który ja myślę, że święty Augustyn rozpoczął, a później Luther i Calvin podkreślali to święty Augustyn, tak, mówił. Jeszcze w V wieku. A wcześniej jeszcze apostoł Paweł. A wcześniej święty Augustyn zbudował na list do Rzymian. Tak. I na całe Pismo Święte. Tak. Starego i Nowego Testamentu. I podkreślał tą prawdę. Apostoł Paweł i święty Augustyn. Mhm. Właśnie święty Augustyn jeszcze bardziej wyjaśnił, na czym polega zbawienie i drogę do zbawienia. Tak. Czyli to jest w tym nurcie. Właśnie znalazłem moje przekonanie, że ten nurt, reformowany nurt, który moim przekonaniem zaczął Paweł, Augustyn, Luther, Calvin, tak, oni opierali się na tą linię. Mm-hmm. I ja wiedziałem i zrozumiałem, że Pismo Święte mówi, zrozumienie Pisma Świętego według tego nurtu. Mhm. Dlatego podjąłem moje pragnienie, aby poznawać jeszcze, tak, Pismo Święte więcej. To nie oznacza, że ja wszystko znam. Nie, absolutnie. Ja jestem w procesie wzrostu w poznawaniu Boga i Jego Słowa. Tak, tak. Nie uważam, że wszystko mam odpowiedź na wszystko. Nie. Tak. Ale w tym nurcie, ten nurt reformacyjny, mhm, pomógł mi nie zrozumieć i Ojcowi Kościoła. Mhm. Tak, bo reformatorzy nic nowego nie rozpoczynali. Oni tylko chcieli zreformować to, co może zostało zdeformowane w pewnym sensie w oparciu o Słowo Boże. Tak jak to hasło reformacji, Kościół reformowany i stale reformujący się w oparciu o Słowo Boże. Myślę, że często my zapominamy, co jest w tej końcówce, że to nie chodzi tylko o zreformowanie Kościoła, aby go zreformować, tylko to wszystko jest o stałą reformację w oparciu o Boże Słowo. Czyli Boże Słowo jest to objawione Słowo w Piśmie Świętym, jest podstawą nauki i podstawą praktyki Kościoła. Czyli ten nurt z reformacji pod nazwą reformowanego, co ciekawe jest dla mnie, że o ile jestem świadomy, Arthur Pink był reformowanym baptystą, bo w baptyzmie też początkowo ta geneza ruchu baptystycznego w Wielkiej Brytanii była właśnie reformowana, czyli wywodząca się z XVI-wiecznej reformacji, ale potem przez arminianizm część kościoła baptystycznego poszła w stronę arminianizmu, ale pierwotny rdzeń Kościoła baptystycznego, tak jak i kalwińskiego, i holenderskiego, i późniejszego szkockiego, protestanckiego, był wyraźnie reformowany. Tak. Czyli i w tym dużym nurcie reformacyjnym i stricte reformowanym wyłonił się z historii szkockiej, tak, na bazie westminsterskiego wyznania wiary Kościół prezbiteriański.
Czyli rozumiem, że Kościół Dobrego Pasterza jest tak naprawdę kościołem prezbiteriańskim w Polsce. Tak. Jesteśmy prezbiterianami. Westminsterskie konfesja to jest dla nas ten właśnie zrozumienie Pismo Święte. Pomaga nam. To nie jest najwyższy autorytet, tak, tylko pomaga nam poznawanie Słowa Boże. Pismo Święte dla nas najwyższym autorytetem. Tak. A Westminsterski tylko uporządkuje pewnych spraw, wyjaśnia pewne spraw, które Pismo Święte mówi, ale dla nas zawsze jest Słowo Boże. Jeśli Westminsterski nie zgadza się ze Słowem Bożym, odrzucamy i trzymujemy się Słowo Boże, dlatego odkrywamy Słowo Boże. Ale Westminsterskie wyznanie wiary, katechizm jest, pomaga nam uporządkować pewnych aspektów. Tak, tak. Czyli... Ale jest podporządkowanie Pisma Świętego. Tak, tak. Ono jest stworzone tylko po to, żeby wyjaśnić to, co już Bóg powiedział. Tak. Tak. W bardziej zorganizowanej formie na temat stworzenia, na temat odkupienia, na temat Trójcy, na temat Kościoła i tak dalej. Jak jest pomocą do zrozumienia. Tak, tak. A więc ludzie, którzy stworzyli to, oni byli bardzo bogobojni i w modlitwach, na kolanach pracowali nad tym. Tak. No to jest chyba najbardziej znana konfesja protestancka, jaka jest westminsterska. Na bazie niej także my jako Kościół reformowany, Kościół baptystyczny, używamy londyńskiej konfesji, która była bardzo, bardzo w oparciu westminsterskiej konfesji tworzona, także tylko z tym wyróżnikiem baptystycznym. Także prezbiterianie i reformowani baptyści mają wiele wspólnego teologicznie. Myślę, że 100 razy więcej nas łączy niż dzieli. Jest mało chyba nas dzieli. Bardzo mało. Tak. Tylko w sprawie chrztu może być. Tak, no to jest w sumie ta zasada, taka widzialna różnica. Tak. Ale w zrozumieniu Słowa Bożego jesteśmy, tak, jesteśmy jednością. Tak. Suwerenności Bożej w stworzeniu, w odkupieniu, w zbawieniu, w teologii przymierza i w konieczności patrzenia na Pismo Święte przez pryzmat tego, że Bóg działa przez przymierze z człowiekiem w Starym Testamencie i potem w Nowym. To wszystko jest bardzo bliskie. Kończąc już, a myślę, że ja często, kiedy rozmawiam z jakimś człowiekiem, którego dopiero co poznałem i jedno z pierwszych pytań jest, czym się zajmujesz? I ponieważ zajmuję się pracą w kościele, to następne pytanie jest często, no w jakim kościele? I potem kolejne pytanie zazwyczaj jest, a jaka jest różnica między waszym kościołem a naszym? Czy mógłbyś w taki prosty sposób powiedzieć, no bo chrześcijaństwo rozpoczęte przez Chrystusa jest jednym chrześcijaństwem, prawda? Którego głową jest sam Chrystus, ono jest zbudowane na nauce apostolskiej, apostołowie i prorocy byli tym fundamentem, ale po reformacji powstało wiele nurtów i nastąpił podział między Rzymem a ludźmi, którzy chcieli zreformować Kościół katolicki. Dla takiego normalnego Polaka, który nie rozumie wiele z tych kwestii, jak byś powiedział w prosty sposób, jaka jest największa zasadnicza różnica między tym, jak protestanci podchodzą do wiary w Chrystusa, a rzymskokatolicy? Ja otrzymam takie pytanie, tak jak ty masz, jaka różnica między kościołami, między protestanci i kościół katolicki. Ja często, kiedy rozmawiam z ludźmi, ludzie od razu pytają mnie, jaka różnica. I moja odpowiedź jest, to nie jest ważna różnica, ważne, co to jest Ewangelia. Co to jest Ewangelia i dla ciebie i dla mnie jest ważne, gdzie ja będę spędzał wieczność. Czy z Bogiem, czy bez Boga. I dlatego na to pytanie ja unikam odpowiedzi, bo nie chciałbym głosić, że mój kościół jest lepszy od drugiego kościoła. Tak. Ja tego unikam, bo chciałem, aby ludzie mogli poznać Chrystusa przede wszystkim.
I jeśli człowiek nadal chce otrzymać ode mnie odpowiedź, ja wtedy mówię mu, jest różnica, jest, przeważnie protestanci podkreślają Słowo Boże, a Kościół katolicki podkreśla Słowo Boże i tradycję na równo, na równo ze Słowem Bożym. I protestanci mówią, że tylko Chrystus nas zbawia, a Kościół katolicki mówi Chrystus i Maria albo święci. Jest, mają udział w naszym zbawieniu, a protestanci mówią tylko Chrystus. W Kościele katolickim mówi też odnośnie łaska. Łaska jest od Boga, ale człowiek może stracić tej łaski. A w reformacyjnym zrozumieniu Pisma Świętego, iż Bóg odnawia serce człowieka i człowiek staje się dzieckiem Bożym i nie stracił, nie tracił tej łaski z powodu grzechu. Bóg przebacza, ale człowiek nie straci zbawienia, nie traci tej relacji z Bogiem. A więc to jest. I jeszcze jeden aspekt, który mówię, że człowiek, kiedy staje się dzieckiem Bożym, nie ma możliwości, aby człowiek przestał być dzieckiem Bożym. Tak. I to nie więcej staram się wyjaśnić tej różnicy. A niech każdy człowiek wtedy podejmuje decyzję, gdzie chce wzrastać. Tak. Czy w Kościele katolickim, czy w Kościele protestanckim. To jest jego decyzja. Zostawiam jemu jego decyzję, gdzie chce żyć z Bogiem, w jakim kościele, ale musi należeć do lokalnego, do lokalnej parafii, do lokalnego kościoła. Tak. Czyli najistotniejsze, podsumowując to wszystko, co usłyszałem od Ciebie, to jest to, czy człowiek ma życie wieczne, czy nie ma. Czy ma osobistą relacje z Bogiem przez ofiarę Jezusa Chrystusa, czyli czy doświadczył nowego narodzenia. To jest sprawa życia i śmierci. Tak. To jest najważniejsze. Tak. Gdzie ja będę spędzał wieczność? W piekle albo w niebie. Tak. I to jest najważniejsze. Człowiek musi otrzymać odpowiedź na to pytanie. Gdzie ja będę? Po śmierci moje? Gdzie idę na spotkanie z moim Ojcem? Czy z sędzią, który... Czy idę na sąd ostateczny i Bóg mówi, odejdź ode mnie, bo ja Ciebie nie znam. Tak. A potem w drugiej kolejności dopiero dla dobra, dla wzrostu, dla właściwej formacji, kształtowania jest bardzo ważne to, żeby być w Kościele, który naucza Słowo Boże, które jest niezanieczyszczone ludzką opinią. Tak, i gdzie? To jest ważny rozwój duchowy, rozwój człowieka. I gdzie Pan Bóg? Ja myślę, że każdy człowiek musi podjąć tę decyzję przed Bogiem, gdzie chce chodzić, do jakiego kościoła chce chodzić, ale musi należeć do jakiegoś kościoła, do jakiejś parafii, gdzie Słowo Boże jest nauczane wiernie i ludzie słuchają Słowa Boże i starają się żyć zgodnie ze Słowem Bożym. Tak. Nie tylko tradycja, ale życie jest bardzo ważne. Tak. Aby budowali siebie nawzajem. Kościół to nie jest restauracja. Człowiek przychodzi do kościoła, je duchowo, ma pokarm duchowy i wychodzi. Dziękuję bardzo. Może zapłacił trochę, daje na ofiarę i wychodzi. I czasami zmienia swoje restauracje, duchową restaurację. Tak, bo tam był przypalone trochę, to już pójdzie do innej. Albo tam jest smaczniejsze niż to. Kościół jest miejsce, gdzie lud Boży spotyka się i buduje siebie nawzajem. Czyli rodzina, przynależysz do rodziny. Tak jest. Przynależysz do rodziny Bożej, gdzie mam bracia i siostry, którzy ja ich buduję, oni mnie budują też. I to jest ta relacja więzi rodzinnej, duchowej rodziny. Tak. Dla dobrostanu
ludzkiej duszy i wspólnotę razem z tymi, którzy doświadczyli nowego narodzenia. Monie, bardzo Ci dziękuję za całą rozmowę. Bardzo, bardzo cenię sobie... Że zaprosiłeś mnie. Jak najbardziej. Ja sobie bardzo cenię nasze rozmowy i cieszę się, że inni mogli się przysiąść dzisiaj z nami i porozmawiać i usłyszeć troszeczkę z tych rozmów, z niesamowitej historii Twojego życia, jak Bóg Ciebie prowadził przez... Ile już lat mieszkasz w Polsce? Już prawie 50, ponad 50 lat. Ponad 50 lat. I jedna ciekawostka taka, która teraz przyszła mi do głowy, to jest, że Ty otrzymałeś honorowe obywatelstwo polskie. Od kogo? Od prezydenta Wałęsy. Wtedy jeszcze. Wtedy, tak. To jest, kiedy Polska stała się wolnym krajem, tak. To wtedy prosiłem, abym stał się obywatelem Polski. I Polska dla mnie jest stała się pierwszą ojczyzną teraz. Tak. Jako ten, który w pewnym sensie walczył o wolność Polski. I to jest dla mnie, Polska jest naprawdę, Pan Bóg chce błogosławić Polskę i Polska może stać się też błogosławieństwem dla krajów, które teraz Europy Zachodniej, gdzie bezbożność tam wzrasta bardziej i rzadko ludzie widzieli. Którzy kochają Boga. Jest mniejszy, bardzo jest mały procent w Europie Zachodniej, którzy kochają Boga. Tak. I Polska może być błogosławieństwem dla tych krajów, aby prawda, Ewangelia, chrześcijaństwo stało się autentyczne dla Europy Zachodniej i dla świata. Tak. Dziękujemy Ci, że zostałeś w Polsce, że byłeś wierny Bożemu powołaniu i niech Bóg błogosławi też dalszy rozwój Kościoła Ewangelicko-Prezbiteriańskiego w Warszawie. Wszystkie kościoły, które kochają Boga, niech wzrastają. Tak jest. Którzy głoszą Ewangelię i to jest dla mnie, to jest ogromną radość, kiedy widzę kościoły, różne kościoły, którzy głoszą Chrystusa, czystego Chrystusa. Tak. Amen. I dziękuję Ci. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Wam również za przysłuchiwanie się tej rozmowie i mam nadzieję, że to było dla Was też zbudowaniem i może poszerzeniem troszeczkę pewnych horyzontów. Niech Bóg Was błogosławi. Dziękuję.